Abelard Giza, Kacper Ruciński i Rafał Paczes, jak się dowiedzieliśmy, że trzech naszych ulubionych stand jest zaangażowanych w jeden projekt, to nawet nas nie odstraszył fakt, że jest to komedia polska. A o czym mieli stand zrobić film? Ale to nie musiał być film, w jeden projekt powiedziałam. <grym> to cię mam. Oczywiście głupio gadamy, ponieważ ostatnie lata udowadniają, że z komedią radzimy sobie znowu coraz lepiej. Najlepszym przykładem jest tego Paweł Maślona i jego atak paniki. Ostatni rok. Ale wcześniej na pewno też coś było śmieszniejszego. Podatek <grym> od miłości jest ok. To też ten rok. No niestety. <grym> no tak. Ten rok jest przełomowy. Także wszystko wskazuje, wskazywało na to, że Juliusz będzie kolejną udaną komedią z ręki Polaków. Ja się aż zastanawiałam, czy tytułowy Juliusz nie odnosi się tutaj do naszego boga komedii z lat dziewięćdziesiątych. Tak mogło być, ponieważ jak się wpisuje Juliusz w wyszukiwarkę na przykład grafiki i dopisuje się film, to nie ma Juliusza tego, co do kin wchodzi, tylko jest pan Machulski. <try> Bohaterem komedii jest tytułowy Juliusz, przeraźliwy nieudacznik, a z drugiej strony nauczyciel plastyki w szkole, co niestety też w tym przypadku dowodzi, że jest przeraźliwym nieudacznikiem, ponieważ jest popychadłem dyrektora. W zasadzie Juliusz jest popychadłem wszystkich, których spotka na swojej drodze. Na co dzień ma również problemy ze swoim ojcem, alkoholikiem, malarzem. Na szczęście ma też przyjaciela, który ma masę różnych dziwnych pomysłów. I tak wokół kilku postaci to się wszystko nam kleci w tym przypadku. I kleci może jest nawet dobrym stwierdzeniem, ponieważ jedno trzeba sobie już na wstępie powiedzieć. Ten film ma taką niteczkę fabularną, tak przy okazji, a tym, co ma być najważniejsze, mają być scenki, gagi. Żarciki. Specjalnie dla was poświęciliśmy się i obejrzeliśmy odcinek Kuby Wojewódzkiego, w którym wystąpił Kasper Ruciński, który troszkę nam opowiedział o powstaniu Juliusza. No i wyszło na to, że on razem z Abelardem Gizą mają to do siebie, że lubią sobie pisać scenariusze i między innymi pisali scenariusz z myślą o jakimś serialu, właśnie tytułowego Juliusza. Ale zgłosili się do nich scenarzyści planety Singli. Innego komediowego hitu, i panowie zdecydowali się przerobić swój pomysł na serial razem z tymi. Scenarzystami planety Singli, czyli z Łukaszem Światowcem i Michałem Hacińskim. I tak mieliśmy już czterech scenarzystów, doszedł do tego reżyser Aleksander Pietrzak, mamy pięciu scenarzystów. I dlatego jest troszkę bajzel w sensie, nie znając tej historii, nawet po prostu oglądając na czysto ten film, jak my oglądaliśmy, to łatwo było wyczuć, że to przede wszystkim są gagi, żarty, które nie mają w zasadzie żadnych punktów stycznych poza tym, że mają być śmieszne. To znaczy, stara się je fabulować. Popularnie upchnąć, jakoś zaznaczyć, że to się wiąże z fabułą, ale czuć, że to jest wymuszone, że tutaj był gag, do którego fabuła została nagle troszkę doklejona. Zboczyła ze swojej pierwotnej ścieżki inaczej, nie miała swojej pierwotnej ścieżki, musiała zostać wytyczona między gagami. Szczerze mówiąc, mnie to akurat bardzo drażni, ponieważ film jest od tego, żeby opowiedzieć ci jakąś ciekawą historię, i zawsze dla mnie ta fabuła jest nadrzędna. I wokół niej. Musi się wszystko kręcić: zarówno stylistyka, która nadaje sens dodatkowe fabule, jak i wszystkie sceny mają służyć budowaniu dalszej fabuły. To też nie jest tak, że musi być fabuła, ale jeśli się na tą fabułę w taki linearny sposób decydujemy, jak w Juliuszu, to już bądźmy temu wierni. Bo z drugiej strony można było zrobić taki film, który jest zbiorem scenek, idącym może trochę w stronę stand-upu, w stronę specyficznej komedii, nawet z tym jednym Juliuszem. Ale nie udawać, że to jest ze sobą powiązane. Tak, niestety tutaj żarty są nadrzędne w stosunku do wszystkiego i myślę, że nie tylko. Mnie to może irytować. Tym bardziej, że Abelard Kiza niedawno udowodnił, że potrafi snuć historię, która jest pełna humoru, czasem troszkę bardziej czarnego, ponurego, ale która opowiada spójną historię. I mam tu na myśli Kryzys, czyli jego taki YouTube'owy serial, który możecie sobie bez problemu obejrzeć. Bardzo dobry, przemyślany, z jednej strony epizodyczny, a z drugiej strony ten nadrzędny wątek, jakim jest Kryzys Twórczy, głównego bohatera. Spaja całą historię, ma swoją płętę i jest to zrobione w pewnym sensie pod względem konstrukcyjnym znacznie lepiej niż Juliusz. Ale co warto zaznaczyć i co warto podkreślić, jednak większość żartów, które pojawiają się w Juliuszu są naprawdę śmieszne, często świeże. Najświeższe jak świeże mięso z chińskiej restauracji. W tym humorze pojawia się kilka bardzo charakterystycznych rzeczy dla stand-upu, czyli wyśmiewanie życia w jego absurdach, pewnej nieprzystawalności jednych sytuacji do drugich. Widać, że i Ruciński i Giza dołożyli tutaj swoich kilka przemyśleń o życiu, które sami często przedstawiają właśnie w swoich występach. I tutaj to się, no, mimo wszystko sprawdziło. Przede wszystkim właśnie sprawdziło się pod względem humorystycznym, nawet jeżeli odbiegało od tej części fabularnej. W świecie tego filmu też fantastycznie się odnajdują główni bohaterowie, ponieważ i Macfaldowski jest fantastyczny i w zasadzie po obejrzeniu tego filmu naszła mnie taka myśl, dlaczego Koterski nie wziął na kolejnego Adasia Miałczyńskiego, ponieważ jest genialny w swojej żałosności. Tutaj ma takie swoje pięć minut w tej roli głównej. Pokazuje wszystko, co ma w zanadrzu i robi to perfekcyjnie. Mezwaldowskiemu fantastycznie partneruje Jan Peszek, który w zasadzie kradnie większość scen, w których się znajduje. Poza tym ta relacja ojciec syn, czyli mecwaldowski Peszek dodaje takiej potrzebnej goryczy temu filmowi, ponieważ ta komedia ma być bardzo życiowa. Jakbym był zawodnikiem, który dobiega do mety, to kazałbyś mi zwolnić czy przyspieszyć. No i wielkie fanfary też należą się Annie Smołowik, którą możecie kojarzyć albo z ucha prezesa, albo z podatku od miłości, ponieważ miała niełatwą postać do zagrania, a mianowicie typ kobiety, który bardzo często może irytować widza, bo to jest taka super pozytywna, otwarta, zawsze wesoła, uprzejma dziewczyna. Ale dzięki swojej charyzmie i takiemu pazurowi Smołowik sprawiła, że naprawdę tą postać można polubić i od razu zadziewa się chemia między nią, a głównym bohaterem. Taka niewymuszona. Wśród głównych postaci mamy jeszcze postać Rafała Rudkowskiego. To jest człowiek, który robił w komedii już wszystko, bywa stand-uperem, gra to tu, to tam, to siam po serialach, po filmach. Sprawdza się w tej roli, nie jest to rola wybitna, ale jest takim dobrym dopełnieniem tej układanki. Mówiąc krótko, aktorstwo jest tutaj na najwyższym poziomie i to ono, kiedy film popada w mielizny, trzyma ten film w ryzach. Poza tym ten film w ryzach trzymają przeurocze epizody, a jest ich kilka. Z jednej strony Andrzej Chyra jako dyrektor. W szkole, w której pracuje Juliusz. No to takich dyrektorów se właśnie wyobrażamy. Miłych, bardzo. Znaczy miłych w sumie. Miłych, interesownych, wyrachowanych. Jak jasna cholera. Akurat Andrzej Hera jakoś idealnie pasuje do tej roli. Naprawdę, myślę, że istnieje taka szkoła, gdzie Andrzej Hera jest dyrektorem. Po godzinę. Mamy też Macieja Sztura. Przepiękna rola również, epizodyczna. Pięknie się kończy także. Ta rola. Ale i tak uważamy, że królową kameo jest bezsprzecznie Krystyna Janda. Oj, Boże, jakie to jest piękne to, co ona tam zrobiła. Bardzo urocze kameo ma również Izabela Trojanowska, która jest chyba teraz mocno na topie. Fajnie odnalazł się Krzysztof Materna. Także jak widzicie, nie brakuje tam różnych takich e, słodkich występów, e, które umilają nam czas pomiędzy jednym gagiem a drugim. No właśnie, jest też Jerzy Skolimowski, który też sobie ostatnio pogrywa zamiast reżyserować niedawno w Dywizjonie 303, teraz w Juliuszu. Zresztą on się bardzo dobrze sprawdza w takich rolach jak w Juliuszu, takich twardych e, facetów. A to jest delikatny i uroczy artysta. Pan uważa, że oddawanie długów jest niepewne? Coś, co z pewnością jest atutem Juliusza, o czym wspomniałaś już trochę, to fakt, że jest to komedia, ale z elementami jednak pełnymi goryczy. Może nie powiedziałbym dramatu, ale też nic dziwnego, że. Myślałaś o Metzfaldowskim w przypadku tego filmu, jako o Adasiu Miałczyńskim, bo jest coś w Juliuszu z. Dnia Świra przede wszystkim. Tak, z Dnia Świra. No chociażby nauczyciel niespełniony w swoim zawodzie i w swoim życiu. Tak, zresztą Dzień Świra też był taki bardzo sekwencyjny, troszkę gagowy, ale. Tylko, jednak... że tam ta fabuła nie była tak ważna, po prostu. Jakby ten ciąg nieszczęść, który również tutaj jest obecny, był nadrzędny, a nie sama fabuła w sobie. Mimo wszystko, w zamyśle było to znacznie bardziej spójne. Tutaj czegoś zabrakło, ale można się było tego spodziewać, ponieważ reżyserem jest debiutant Aleksander Pietrzak, który co prawda dopiero debiutuje, a już udało mu się zakwalifikować do konkursu głównego w Gdyni który rozpoczyna się lada chwilowo 17 września. Pewnie Juliusz nic wielkiego tam nie ugra, ale w tym przypadku, kiedy już weszliśmy w taki moment, że nie każde barachło jest w stanie zakwalifikować się do konkursu głównego w Gdyni, ale istnieje jednak selekcja, ba, mamy nawet dwie osobne sekcje programowe, to w tym przypadku jest to jak najbardziej dla Juliusza wyróżnienie. My możemy powiedzieć od siebie, że jest to dobra komedia, ale bez przesady. Ta gagowość męczy, pomimo, że ten film ma zaledwie półtorej godziny. Godziny, to czuliśmy się dość zmęczeni momentami, nawet znudzeni tym filmem, ponieważ jeżeli chcielibyśmy posłuchać dużo żartów, to byśmy poszli bardziej na stand-up, a my bardziej chcieliśmy zobaczyć jakąś ciekawą historię. Tej tutaj raczej zabrakło, chociaż końcówka bardzo stara się nadrabiać zaległości z pierwszych, dwóch, trzecich filmów. Ten film też męczy, ponieważ nie ma kontrapunktów yy, fabularnych. Yy, niby ta fabuła jest, ale cały czas biegniemy od jednego nieszczęścia Mecwaldowskiego, czyli Juliusza do drugiego, do trzeciego, do czwartego, do piątego, do szóstego i trochę już jesteśmy zmęczeni, bo nie ma momentów wyciszenia, a nawet jak są, to nadal w tej takiej mocno żałosnej formie i zaraz coś się znowu wydarzy niesympatycznego, Także po prostu jest coś mimo wszystko męczącego w tym filmie. Dlatego podejrzewamy, że Juliusz znacznie bardziej by się sprawdził w pierwotnym pomyśle, a mianowicie jako serial, ale jako film też jest znośny. Sala bardzo głośno się śmiała. my też się śmiali. Mateusz zwłaszcza się głośno ja śmiał, się głośno śmiałam. Bo on ma to do siebie, że lubi się głośno śmiać. Ja trochę mniej, ale to po prostu ja. Także myślę, że jeżeli oczekiwaliście od tego filmu takiej rozsądnej rozrywki, dobrego poczucia humoru, to tam to znajdziecie w umiarkowanych, rozsądnych dawkach. A momentami może Was pozytywnie zaskoczyć. Od nas póki co to by było na tyle. Pa!